Wejdźcie do arki, nim przyjdzie burza i nieprawo zaleje całą ziemię. Bo czara grzechów już się przepełniła, zeptane życie woła mocy nieba. Skryjcie się w sercu niepokalanej, ono prawdziwym jest rajskim ogrodem, w którym ożywa wszystko, co złamane, i znów rozkwita, choć było stracone. Bracia i siostry, powstańcie, gdy noc wasze dusze ogarnia. Okryjcie się cieniem Najświętszej, którą ocienił Duch Święty. Podnieście oczy do światła, by miłość was nigdy nie zgasła. Okryjcie się płaszczem łaski, obleczonej chwałą niewiasty. Pełna wdzięku zwiastunka zbawienia wprowadza pokój każdym swoim czynem. Zbiera cierpliwie zwietrzałą sól ziemi i wznosi z wiarą do swojego Syna. Ona prowadzi nas do Chrystusa, bo czyni wszystko, cokolwiek On powie. Przemienia w radość ból swojego ludu, który zwycięża, gdy przyjmuje Boga. Bracia i siostry, powstańcie, gdy noc wasze dusze ogarnia. Okryjcie się cieniem Najświętszej, którą ocienił Duch Święty. Podnieście oczy do światła, by miłość was nigdy nie zgasła. Okryjcie się płaszczem łaski, obleczonej chwałą niewiasty. Apostołowie końca naszych czasów, razem z Maryją wyruszcie znów w drogę, aby ogłaszać nadejście Królestwa. Pod sztandarami pokornej Królowej. Bracia i siostry, powstańcie, gdy noc wasze dusze ogarnia. Okryjcie się cieniem Najświętszej, którą ocienił Duch Święty. Podnieście oczy do światła, by miłość was nigdy nie zgasła. Okryjcie się płaszczem łaski, obleczonej chwałą niewiasty. Witam was dzisiaj tak bardzo mocno i gorąco tą pieśnią wyjątkową, którą odkryliśmy całkiem niedawno, pieśń Jakuba Tomalaka, Bracia i siostry, powstańcie. I ona jest świetną pieśnią właśnie na początek tego Adwentu, tego czasu, by uruchomiło się w nas wszystko, by przygotować swoje serce na święta Bożego Narodzenia, by przygotować swoje serce na powtórne przyjście Pana.
I tak jak to my ludzie potrzebujemy różnych wydarzeń, by nas ruszyć, by wstać, by się poderwać. My ludzie potrzebujemy właśnie takich bodźców, jak na przykład, nie wiem, sprzątanie mieszkania, czy właśnie jakieś dobre spotkanie, czy dobra kolacja z kimś. To wszystko powoduje, że coś się w nas uruchamia. Tak Bóg nas uczynił jako ludzi, że mamy coś takiego w sobie. Oczywiście Adwent to nie jakiś bodziec, ale Adwent to realny czas łaski. Że Bóg realnie chce przygotować nasze serca w sposób wyjątkowy na to, co świętujemy co roku. Na to drugie przyjście Chrystusa, którego daty nikt z nas nie zna. Więc Pan chce, by to serce nasze było zawsze gotowe na spotkanie z Bogiem. I bracia i siostry, tak jak co roku wam powtarzam, Bóg wybiera miejsce i czas. To widzieliśmy w Starym Testamencie, święte miejsca, zupełnie wyjątkowe, chodzenie do Jerozolimy na różne wydarzenia, podobnie u nas sanktuaria, podobnie jakieś rekolekcje czy pielgrzymka. Tak. Bóg ma coś takiego w sobie, że dla nas ludzi wybiera miejsce i czas. I teraz Kościół Święty proponuje nam taki czas wyjątkowy i szczególny we współpracy z Duchem Bożym, który ma przygotować nasze serce. No i bracia i siostry, powstańcie, by ruszyć w sobie wszystko, by wyruszyć na to spotkanie z Bogiem. I to, co wiecie, znacie od dzieciaka, i to, co może nam pomóc też, to właśnie ten czas rorat z lampionem. Wcale nie musi być to lampion dziecięcy, to może być świeca w ręku. Bo te świece w ręku oznaczają oczekiwanie. Oczekiwanie na Pana, na łaskę. A łaska Boża jest nieprzewidywalna. To, co Bóg chce tobie dać, nie ogarnisz umysłem. Dlatego wyruszmy w ten czas z Matką Najświętszą, ze świętym Janem Chrzcicielem, z prorokiem Izajaszem. To właśnie te osoby najbardziej będą nam towarzyszyć w tej drodze. Proszę was, tak bardzo wołajcie w tym czasie do Maryi. Wiemy dobrze, że za tydzień przecież tak wyjątkowo w tym roku, że ta druga niedziela Adwentu będzie uroczystością niepokalanego poczęcia. To wyjątkowe. I wiecie dobrze, że teraz Rzym powiedział, że możemy jeździć do takiego miejsca we Włoszech, że to, co tam się dzieje, ma znamiona prawdziwości. Takie objawienie właśnie Matki Bożej, niedawno wam o tym mówiłem, gdzie Matka Najświętsza mówiła, że 8 grudnia w niepokalane poczęcie o godzinie 12 przez godzinę z nieba będzie szła przeogromna łaska. Przypominam wam, muszę dzisiaj już tą niedzielę wam o tym powiedzieć, bo to będzie za tydzień. Tam, gdzie będziecie, ja was zapraszam tutaj, bo 11 będzie tutaj Eucharystia, o 12 będziemy uroczyście przeżywać tą godzinę łaski, ale tam, gdzie będziecie, czy w jakimś kościele, w jakiejś kaplicy, czy nawet w domu, przeżyjcie tę godzinę z niepokalaną. Bo Matka Boża obiecuje bardzo wiele. Łaski jakieś przeogromne, niewyobrażalne, szczególnie właśnie łaski zmiany serca dla tych, których kochamy, których oddajemy Maryi. Więc zobaczcie, że teraz, dzisiaj rozpoczynamy ten święty czas Adwentu, za tydzień w drugą niedzielę ten także niepokalane poczęcie. Wiele tego wszystkiego dla nas, wiele łaski. No i oczywiście tradycyjnie, no musimy przecież jakoś pomyśleć, co zrobić. No i znów proszę was, weźcie dzisiaj kartkę i długopis i napiszcie, co można by zmienić w życiu. Do kogo można by zadzwonić, żeby się może pojednać. Co można zrobić, żeby poprawić to nasze życie. Przecież każdy z nas wie, co jest do poprawienia. A jak nie wie, niech wezwie Ducha Świętego i poprosi o tę łaskę szczególną, by Duch Święty objawił jakoś mojemu sercu, co zrobić, co uczynić, jak to swoje życie ponaprawiać. I dobrze wiemy, że to nasze życie, ono jest związane z Panem Bogiem, ono jest związane z człowiekiem. I zacznijmy najpierw zawsze od tego spotkania z Bogiem. Więc muszę wam zadać to pytanie, kiedy szczerze pogadałeś z Bogiem?
kiedy właśnie byłeś nakarmić się chlebem z nieba, kiedy właśnie byłeś u spowiedzi, kiedy właśnie ostatnio posiedziałeś w kościele u Jezusa i z Nim pogadałeś o całym swoim życiu. Adwent to taki czas. I wiecie, wszyscy uwielbiamy, kochamy, lubimy, to przecież nie tylko dzieci, terroraty. Wiemy, że w naszym mieście, przy tylu kościołach, mamy różne możliwości. I roraty szczególnie dla dzieci, i roraty dla dorosłych, i roraty rano, i roraty po południu. Można dużo wybrać. Powiem wam, że dzisiaj, kiedy świat szuka różnych doznań, przejść przez miasto z lampionem, przejść przez miasto ze świecą, na znak czuwania, na znak tego, że szukam Chrystusa, że do Niego należę. Ale to byłoby niesamowite. Wiecie, kilka lat temu w naszym Koszalinie była taka piękna historia, że przed czuwaniem na zesłanie Ducha Świętego wierni mieli z każdej kaplicy i kościoła iść w grupie, tam nawet chyba ze świecami było, by dołączyć do parafii Ducha Świętego na zesłanie Ducha Świętego. Jaki to był niesamowity obraz. Gdzie lud Boży szedł ze wszystkich stron miasta, by razem iść na modlitwę. Jak to dotyka serca Boga. Bracia i siostry, powstańcie. Razem z Maryją wyruszcie w ten święty czas Adwentu. Oczyście swoje serce na spotkanie z Bogiem, by zawsze, zawsze być gotowym na spotkanie z Jezusem.